Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry Pędzące Żółwie. Wyścig do sałaty od wydawnictwa Egmont. Jest to gra jednego z naszych ulubionych autorów gier planszowych, przeznaczona dla dzieci od 5 roku życia, dla 2 do 5 graczy. W opakowaniu mamy planszę do gry. Ona się rozkłada i powstaje nam pole, łąka właściwie, a na końcu jest sałata i będzie to właśnie wyścig do sałaty. Mamy karty. Karty, na których widnieją wizerunki żółwi w różnych kolorach, ale są też żółwie tęczowe. O, są też żółwie tęczowe. I każdy żółw, zobaczcie, ma tutaj plus, minus lub też strzałkę po jednym lub też po dwa. Mamy tutaj akurat, o, jest też żółw z plusikami dwoma. Cóż to oznacza? No nic innego jak ruch, jaki dany żółw może wykonać. Czyli ten przesuwa się o jedno pole do przodu, minus, czyli się cofamy, mamy też kolory żółwi, czyli musimy tym danym kolorem lub w przypadku tęczowego wybieramy sobie jaki chcemy kolor. Mamy również w zestawie kartoniki. To są kartoniki z kolorami żółwi i każdy przed rozpoczęciem gry taki kartonik nie pokazuje innym osobom jaki kolor żółwia wylosował. Trzyma go cały czas odwrócony, bo celem gry jest oczywiście dotarcie do mety jak najszybsze. Który żółw będzie pierwszy przy mecie, który kolor żółwia, ten wygrywa. I jeżeli, a zresztą za chwilę Wam dokładnie pokażę o co chodzi, tylko jeszcze pionki. Pionki żółwiowe są 4, nie 5, jeszcze jeden nam tutaj został. Taka sama ilość kartoników jak i drewnianych kolorowych żółwi. Zobaczcie. Możemy jednego na drugi poustawiać. No dobra, rozpoczynamy grę. W grze udział biorą wszystkie żółwie, wędrują one na start. Rozpocznijcie swoją wędrówkę żółwiki z tego właśnie pola. Dajemy każdemu z graczy po 5 kart. I każdy z graczy losuje, oczywiście nie pokazując innym, kolor swojego żółwia. Odkładam go na bok. Tutaj dajmy na to, drugi gracz będzie miał tam swojego żółwia i teraz zobaczymy jakie mamy karty. No na przykład ruszę sobie jakiego ja tam miałam żółwia, niebieskiego, no to jest oczywiste, że chcę aby mój żółw wygrał, ale aby nie wzbudzać podejrzeń, może przesunę najpierw jednego żółwia i dobieram kolejną kartę. Drugi gracz też ma karty, oczywiście karty trzymamy w ręce. Drugi gracz chce przesunąć żółwia, o, czerwonego. Staje on na żółwiu żółtym. Zawsze, gdy żółw wejdzie na pole, na którym już jest inny żółw, no to musi się wdrapać na tego żółwia. Jest jeszcze karta strzałka. Strzałka oznacza, że ostatni żółw w wybranym kolorze przesuwa się do przodu tutaj o jedno pole. Są też dwie strzałki, wtedy przesuwają się żółwie o dwa pola, ale ja wykorzystam niebieską kartę i przesuwam mojego żółwia o dwa pola. Co w sytuacji, gdy nam powstała żółwiowa wieża? Załóżmy, że przeciwnik chce żółtym żółwiem o jedno pole, no to zabiera ze sobą wszystkie żółwie, które na nim leżą. A teraz, gdybym na przykład chciała przesunąć też żółtym żółwiem, to oczywiście zabieram żółtego i całą wieżę, która na nim jest. Sposobem przemieszczamy się po tych tutaj polach aż do mety i gdy już jeden z żółwi jako pierwszy dotrze do sałaty, wtedy wszyscy odkrywają swoje kartoniki i widzą kto wygrał. Jeżeli na mecie znajdzie się wieża z żółwi, wtedy wygrywa żółw, który znajduje się na spodzie tej wieży. Mamy tutaj oczywiście też warianty dla starszych, dla młodszych graczy. W przypadku bardzo młodych współgraczy możemy nie zakrywać tych żółwi, tylko po prostu każdy widzi i przesuwamy swoje żółwie do mety. Fantastyczny wyścig pędzących żółwi. U nas już kiedyś były pędzące jeże i choć z pozoru
wydaje się, że jest to gra podobna, bo też wyścig, to jednak jest to, chodzi o coś innego. Tutaj poruszamy żółwiami różnymi, ale mamy swój jeden wylosowany kolor, który później na końcu wygrywa, a w pędzących jeżach tam nie było tych kartoników, tam chodziło no troszkę o coś innego, zresztą jak jesteście ciekawi, to poszukajcie na kanale Pędzące Jeże lub też na blogu, będzie recenzja. Ja Was jeszcze na blog właśnie zapraszam, w opisie do filmu jest link, tam co nieco o grze będzie jeszcze napisane i będą tam bardzo fajne linki, więc zajrzyjcie koniecznie na blog i będzie tam też na blogu link, gdzie Pędzące Żółwie oraz inne gry z wydawnictwa Egmont można kupić w świetnej cenie, więc koniecznie zajrzyjcie na blog, w opisie do filmu jest link. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.